Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Zaczynamy fantastyczny Bugatti Divo. Na pewno Divo? Tak, Bugatti Divo, dobra. Czasami mi się myli z Chironem, są bardzo podobne samochody. No, jakieś podobieństwo na pewno jest, no nie? Tryb Fortnite, zobaczymy co nam się dzisiaj przydarzy, ale co się dzieje, Lucek? Czemu nie grasz na kierownicy? Co się dzieje? Dzisiaj gram wyjątkowo... Napadzie, moi drodzy. Napad robię. Dzisiaj gram napadzie, żeby zobaczyć, jak będzie mi szło napadzie, nie? Na kierownicy zawsze tak, ojej, narzekam na to, na tamto, że tu mi nie idzie, tam nie idzie, że tego nie widzę, że tu mi się gorzej skręca, że kontrolować samochód, sprzęgło, hamulec ręczny i tak dalej, i tak dalej. A tu napadzie mam, wiesz, wszystko w jednym, właściwie na dłoni, w palcach trzymam, nie? Nie muszę rękami gdzieś tam kręcić, zawracać czy coś. Maksymalny skręt w lewo, maksymalny skręt w prawo, cały czas dostępny, nie? I zobaczymy, jaki pójdzie na trybie Fortnite, czy ogarnę. Co jest jeszcze fajne na padzie? Zobaczcie, mogę się rozglądać. No dla was to pewnie nic nadzwyczajnego, no nie? Normalne, że można się rozglądać, już grasz w Fordze w końcu, prawda? No dla mnie to nie jest takie normalne i teraz możesz po prostu szybciej reagować na to, co się dzieje w grze. Patrz, otwierasz mapę, pyk, tutaj gdzieś się rozglądasz, prawo, lewo, od razu 360 stopni widzisz wszystkie dropy, a ja na kierownicy to wiesz, nie mam tam takiej gałeczki, żeby sobie obrócić kamerę. Jakbym miał jakiś pad na kolanie, to wiesz, muszę ręką dotknąć tego pada, potem przez chwilę granie będzie reagować na ruchy kierownicy i tego typu różne historie, nie? A tutaj od razu mam dostęp do wszystkiego. Tu mapa, pyk, tu patrzę w lewo, prawo, pyk, kamerę zmieniam, kokpit, tutaj, tak, strak. Od razu mam wszystko jakby pod ręką, no nie? No i to daje też sporą przewagę, bo czasami po prostu, no, nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać nad tym, nie? Co chcemy zmienić. Jedyna rzecz, którą sobie zostawiłem, to jest... Czekajcie, gdzie to się ustawia? O! Ustawienia i difficulty. Tutaj mamy, jeśli chodzi o zmiany biegów, to mam ustawione na padzie pod X-em. Tutaj powinien być X, a tu powinno być D, nie? Tylko, że to jest layout od PlayStation. No i sobie zmieniam bez sprzęgła, nie? Mam skrzynię zwykłą, manualną, sekwencyjną, bez sprzęgła, tak jakbyśmy na łopatkach grali. I mam na przyciskach, także nie będę grał na automacie, tylko na właśnie takiej manualnej. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. To takie jedyne utrudnienie, bo przeważnie wszyscy grają właśnie pewnie na automacie, no pewnie tam moi widzowie to chyba wszyscy na manualu grają, czy nie? Ale powiem wam, że na jakbym grał, znaczy tak, sprzęgło fajnie się używa, jak się gra na kierownicy, ale na padzie sprzęgło jest zero-jedynkowe na przycisk na przykład, nie? No i dla mnie to nie jest fajna sprawa. No i wbijamy sobie na ten mój ulubiony drop, żeśmy w ostatnim odcinku ogarnęli. Trzy razy z rzędu miałem drop na tej górce. Teraz będę musiał rozglądać jeszcze dookoła, to już chyba w ogóle będzie master race. Zobaczymy. I zobaczmy. Dalej badamy w sumie tego dropa i patrzcie już na samym starcie, nie? Na samym starcie mamy, no, trzeci poziom, to wiesz, nie ma szaleństwa, ale tam na górce coś jest. Trzeci, kurde, ten gość już tam pojechał na górkę. Trzeci poziom, no, ech, no dobra, już wezmę, no, ech. Bierzemy go. Niech będzie, no. Nie jestem zadowolony, ale kurde, mogę się rozejrzeć teraz tutaj w dół. Zobaczcie, co ten gość tam wydropił, bo w tamtym miejscu bardzo często jest drop, no. Bardzo często. Albo gdzieś tutaj z górki na lewą stronę trzeba zjechać, żeby wiesz. Zobaczmy, co on tu ma. Trzeci poziom, dobra, no szaleństwa nie ma, no ale... O kurde, ale prze... Dobra, teraz muszę dobrze zjechać. Tutaj gdzieś są skały? Nie, dobrze, jestem nacelowany. Mniej więcej. Na kierownicy, żebym tego nie opanował. Tutaj maksymalny skręt od razu. I jedziesz, gościu, i nie ma, że nie wyrobisz. Ekstra. Zero jakiś drag, tutaj na tych wybojach, tu mi kierownicę z rąk wyrywa. A tu nic, po prostu jedziesz, rura. Pięknie. Dobra, gaz, gaz, gaz. No wiesz, ja mam troszeczkę wolniejszy samochód, ten gościu mnie tam... O, co ja zrobiłem? Ten gościu mnie tam trochę podgania. Ja zapomniałem, że tu się gałką patrzy do tyłu. O ty, wyprzedził mnie. Uuu, ładnie, ładnie jedzie, ładnie ciśnie. Ładnie, ładnie. Ale to jeszcze nie koniec pojedynku. Impala jest dosyć szybka, prędkość maksymalną ma spoko. I nawet całkiem dobrze radzi sobie na offroadach, nie? Nie powinno być tak tragicznie. Ale wiesz,
to tutaj się... O! Ale się bałem, że tutaj coś uderzy. Jakbym tutaj uderzył przez te krzaczory w coś, to by była kaplica. To już mógłbym wychodzić od razu i nie grać nawet. Już koniec odcinka by było. Dobra, wygrał, nieźle. Patrzcie, znowu jestem w tym miejscu i znowu mam dropy. Dobra, nie biorę teraz tej Wiktorii. Tam jeszcze z tyłu coś jest, ale jadę na tą górę tam zobaczyć od razu. I wiecie, ja gram na komputerze. Na komputerze troszeczkę szybciej się doczytuje mapka. Kurde, Jaguar, najgorzej. Z tyłu jest gracz, dobra. Nie wyzywaj mnie na pojedynek, dziadu, bo ja tutaj chcę inne fury zgarnąć. Ty bierz sobie tamtego. Dobra, tu mamy... Wiktoria jest lepsza. Tam mamy jeszcze jeden dropik. Zobaczymy, co tu będzie. Coś dobrego? Uwaga, uwaga. Gości do mnie podjeżdża. Co tu jest? No pokazuj się. No dobra. Być. Zobaczymy, jak sobie poradzę na padzie. Zawsze z lunchami to wywracało tył, przód, lewo. Wszystko, co się działo z tym samochodem, tylko nie to, co trzeba, nie? Jechało tam, gdzie nie trzeba, zawsze. Ech. Na padzie to powinno być proste. Lewo, prawo, pyk, maksymalny skręt, od razu opanowane, nie? Bez problemu. I na dachu, od razu. Ja tak mam, że jak coś pochwalę, to od razu ląduję na dachu. No zawsze tak mam, no zawsze, no. Ale nie szkodzi. Dobra, zobaczmy, gdzie ten gość tu pojechał. On miał chyba tego małego. Małego chip-chipa. Nie, to nie, to coś fajnego mi się by tutaj przydało. A co tutaj z góry widać? Czy widać coś dla mnie? Nie widać nic na lokomotywowni, kurczę, to jest chyba jednak za daleko, żeby tam coś dojrzeć. Ale zjedziemy sobie z góry, już chyba najwyższy czas, nie będziemy się tutaj kręcić. Mini Cooper uciekł ode mnie, zobaczył, że mam lancie, a ja nie umiem jeździć tą lancią. No, nie umiem na kierownicy, na padzie może być lepiej. Zobaczymy, jak to, ta lancia ma takie cieniutkie kapcie, ja się nie dziwię, że tu lata na lewo i prawo, tam gdzie ja nie chcę. Zawsze tak mam. Jo, i teraz podczas jazdy mogę się spojrzeć na lewo, zobaczyć, czy tu nie ma dropa, zobaczyć, czy tu nie ma dropa. No bosko! To jest taka przewaga. To jest bardzo duża przewaga. Coś tutaj jedzie. Coś mnie goni tam. To jest dobre auto. To jest ten Ford Ranger, czy Rancher. Goni gościu. Trzeci poziom, on ma czwarty chyba. Jak mapa wygląda? Okej, będziemy jechać w prawo pewnie. Yeah. Dobra, też skumorzy trzeba w prawo. Jadę na drogę. Punkt mamy chyba dość daleko, nie? Jodę drogo. Jodę drogo, a do celu mamy 2 km. To ja dobrze, żem pojechał. A on będzie, on po lesie chce jechać. Tour de Podlasie będzie robił. Zobaczymy, no. Może wyjdzie mu to na zdrowie, bo kurde, dobry samochód do tego ma, no, trzeba przyznać. Ale kurde, jednak droga to droga, nie? Ale Lancia, no właśnie, Lancia. No coś mu tam kurde nie idzie przez ten las. Coś mu tam nie idzie. Co by nie zrobił, jakiego samochodu by nie dał, nie miał, no to przez las trzeba jechać jednak powoli, ostrożnie. A ja tutaj gaz do końca i jadę, nie? No gdzieś tam się zbliża, gdzieś tam kurde ciśnie. Widzę na tej mapie, że już powoli dojeżdża chyba do celu, ale tutaj ja mam za dużą prędkość, nie ma szans, gościu. Czekaj, zbliża się do tej drogi, czekaj, coś tu się dzieje, robi się gorąco, patrz, przed samym końcem, ale ty, ładnie pojechał przez ten las, nieźle, to chyba jakiś Polak, jak coś to pozdrawiam. Dobra, o nie, tylko nie Mini, biorę jego Forda, każda morda pasuje do Forda, może moja będzie pasować, a teraz widzicie moją mordę, to możecie sami powiedzieć. Czekaj, bo tu widziałem jakiś drop, a nie widziałem, który poziom. Gdzie to jest? O, a co to tu jedzie? Ten sam? Dobra, musimy chyba zawrócić, nie? On też zawrócił. Ale tu był jakiś drop, ale ktoś go zabrał. O, jak mi przykro. Trzeba było zerknąć wcześniej na mapę, to byś wszystko wiedział. I pewnie on pojedzie na wprost. Chyba, że już ogarnął, że to nie jest dobry pomysł. Tu mamy tylko 6 biegów, to jest maksymalna jego prędkość tego auta. Tak, pojechał na wprost. I koniec, poddał się, słuchajcie. I ten samochód, ja nie wiedziałem, że on jest taki wolny.
jemu się biegi kończą przy niecałych 200 km na godzinę. To nie jest dobry samochód do takich pojedynków długodystansowych, zwłaszcza jak jedziemy po szosie. Dobra, jak tu mapa wygląda? Okej, będziemy pewnie jechać w drugą stronę, więc lepiej, żeby mnie nie wyzwał ten ktoś tu na pojedynek. Jedziemy tu. O, niedobrze, niedobrze, niedobry Lucek, coś ty zrobił. O, kurde, on zna ten skrót. To on musi oglądać moje odcinki. On zna ten skrót, ale czekaj, on kurde ciulowo pojechał przecież. Zresztą nie tu. Co on zrobił? Pewnie, to się drogą tu jedzie. A, dobra, dobrze tam zjechał. Mógł drogą, a ładnie tam przejechał. Ładnie, ładnie przejechał, rozwalił się, co? Nie. Jedzie pod tą górę tam. Źle pojechał, ja pojechałem za nim, jak kurde, jakaś owca. I znowu źle pojechał. Co on slalomem jechał, a i tak mnie pokonał. O rany. Pokonał mnie? Pokonał mnie, no. I zobaczcie, kolejny raz respię się na tej górze i kolejny raz jest tutaj drop. Dropy jeszcze są po tej lewej stronie, gdzieś tutaj tak jak się niżej zjeżdża. Ale znowu coś jest, no. Audi, no dobra, nie najgorsze, jak na ten poziom to nie jest złe auto, ale no myślałem, że będzie jakiś siódmy poziom albo coś takiego. No, nie zawsze się wygrywa, prawda? Dobra, zabieramy Audi RS2, proszę bardzo. Jeszcze zerknę sobie po tej stronie góry, bo tutaj nigdy nie zerkałem, co tu jest? Coś tu będzie dla mnie fajnego, ale generalnie zawsze coś tutaj jest, no nie? Lepsze lub gorsze, ale jest. Dobrze, tutaj chyba gdzieś w tym miejscu jest dropik. Był zawsze, ale teraz widzę, że go nie ma. No wiecie, te dropy są jednak losowo, nie? Ale generalnie tutaj w tym miejscu jest, Jezu, ale ładnie to wygląda, jak ten most tam z daleka, wiecie, puszcza cienie. Wow, to jest piękne, piękna jest ta gra, naprawdę. Dobra, jedziemy sobie, koniec tych zachwytów. Jedziemy, bo my musimy tu wygrać. Kurde, jak to, Lucek, nie wygrałeś na padzie? Co z tobą? Jedziemy sobie zobaczyć tu. I znowu zerkamy, proszę bardzo. I ja mogę obracać kamerą. Proszę, jak pięknie. Wstyd trochę, nie? Poprzedni pojedynek gość jechał po jakichś górach. Tutaj gdzieś tam i sram. Gdybym ja od razu pojechał asfaltem, to bym miał spore szanse wygrać, bo tak naprawdę przy końcu niewiele nam brakowało, nie? Żeby go objechać. No ale jednak miał dwa poziomy też wyższy samochód i całkiem dobry, bo to chyba co było? Porsche Cayenne, nie? Cayenne dosyć dobra, jest tam zawieszona, wysoko, dobre auto jest. No ale dobra, już nie płaczmy w rękaw. Trzeba tutaj jakoś podziałać, nie? I teraz jadę sobie tu, wszędzie się rozglądam, czy widać jakieś dymy. Wszystko widzę dookoła, 360 stopni, tył, przód, lewo, prawo. To jest naprawdę spora przewaga. Kurde, ekstra. Kogo my tu mamy? Ktoś mostem ucieka? Najpierw uciekł na tą drugą stronę. Ojej. Ciężko jest wyhamować tym Audi. Najpierw uciekł na tą... O Jezu. Najpierw uciekł na tą drugą stronę, teraz z mostem z powrotem tutaj? Co on robi? Czemu ucieka? Chyba, że ma Mini Coopera. Nie, no coś dużego miał. Niektórzy gracze strasznie unikają walki tutaj w tym trybie Fortnite. Naprawdę, nie wiem czemu w sumie. Aha, bo on może on ucieka przed strefą, może być, no ale widział mnie na pewno na mapie, że ja tutaj nim cisnę. O, tu się mi ktoś dobiera do tyłka. Czwarty poziom, może być, ale jadę w tą stronę i proszę bardzo, haha, tak czułem, że tutaj będzie punkt. No, teraz trzeba uważać przez ten las, tutaj trochę tak wyboiście może być, ale goni mnie ten laser, to jest dobre auto, ja mam drugi poziom, a tamten ma czwarty. Ale słuchajcie, to Audi, naprawdę jak na swój poziom, to jest taki Mini Cooper. To jest dobre auto, to jest naprawdę dobre auto, szybkie, znaczy tak, prędkość maksymalna jest tutaj dosyć wysoka jak na ten poziom. I dosyć dobrze przyspiesza też, naprawdę. Lepiej niż niektóre samochody z poziomu trzeciego. Ten gościu został daleko w tyle. Tutaj Raptora mamy, to nawet nie ma co się potem wracać po niego, nie? Trzeba ominąć budynek, wszystko ładnie widać. Cyk. Ach, nie to chciałem sobie, o, tą oddaloną kamerę włączyć. Ej, ty, zostawiłem go bardzo z tyłu. Już wielokrotnie właśnie tą Audicą RS2 wygrywałem, ale też wielokrotnie przegrywałem z gościem, który miał właśnie Audi RS2.
a ja miałem auto dużo lepsze. No, samochód jest naprawdę dobry. I pyk, proszę bardzo, i zgarniemy sobie, ojej, i zgarniemy sobie Lancera. Mam nadzieję, bo kurde, zatrzymałem się na drzewie. To jest najgorzej przed całą metą, nie? Jak gości się już chyba pooddał. Nie no, nie wyszedł, także jest git. Bardzo słabe dropy mi się trafiły w tym meczu. Co gdzieś tam podjechałem, to wszędzie było Audi RS2 albo coś gorszego. Naprawdę, taki drugi poziom tylko. Także fajnie, że ten Lancer się trafił. Wiecie co, bardzo, bardzo dużo daje takie szybkie patrzenie się na mapkę, bo od razu wiesz, gdzie będą te ostateczne punkty, nie? Jak się ustawić do pojedynku i tak dalej, to jest mega, mega pomocne. I tutaj tak samo na padzie ustawiłem sobie od razu taki szybki bind, żeby otworzyć od razu mapkę. To mi mega pomaga. Normalnie pod tym przyciskiem, co otwieram mapkę... Poczekaj, czekaj, w tą stronę jadę. W tą musimy, nie? Siódmy poziom, zobaczmy. O kurde, co? Nie wierzę. A kurde, tory. Tylko tory, prawda? A tak, tak? Tak. Muszą być tory, no nie ma innej opcji. Jadę przez tory, to jest jedyny mój ratunek, pod górę nie wyprzedzę tamtego auta, nie ma szans. A, to będzie gdzieś tutaj, nie? Tory, 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 dobra, mam tory. Tylko, że tak, no ja jadę teraz w przeciwną stronę, prawda? Właśnie, a on miał dobre auto, siódmy poziom, więc tą górę powinien przeskoczyć lekko. Ale zobaczymy. Widzicie, to właśnie, że tak szybko mogę spojrzeć na tą mapkę. Na kierownicy już też to umiem robić. To dużo daje, bardzo dużo daje. On będzie musiał przejechać przez kamienie, takie głazy. One są trudne do wiesz, przebycia. Więc to... Więc to może być dla mnie plus. Ale jednocześnie też ja tutaj miałem kamienie. Dobra, gaz. I zobaczymy, zobaczymy, co się stanie. No, jak on przejedzie przez tą, podjedzie przez, pod tą górę, to może sporej przewagi sobie. Dobra, widzę, że gdzieś tam się kręci po tej górze, ale zobaczcie, jeszcze nie dojechał. On miał tam naprawdę trudno pod tą górę podjechać. Tylko, że możliwe, że on już jest, kurde, strasznie blisko. Dobra, na most nie trafię. Lecimy na przełaj, pyk. Patrz, 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 co się dzieje, zobacz. Zjeżdża z góry, ale może nie trafić. Chyba trafił. A, trafił. Ale to była dobra metoda, żeby jechać przez te tory. Tam pod górę nie miałbym szans go w ogóle nawet dogonić, nie? O, zobaczcie, teraz jestem na tej mojej górce i nie ma nic, żadnego dropu, ani jednego. Tutaj przynajmniej na szczycie, nie? Ale jeszcze mamy na dole, przecież dużo możliwości. Widzę, że tam w dole jest jakiś gracz. Zobaczmy, czy tutaj przypadkiem czegoś nie ma, bo tam chyba coś, kurde, znalazł. Coś tam znalazł, coś tam szpera, nie? Nie no, stąd nie zobaczę. Zobaczymy tutaj u dołu góry, czy coś jest dobrego dla mnie. Tak jeszcze kontynuując troszeczkę to zadanie z mojego poprzedniego odcinka, bo wiecie, jak się poprzedni odcinek skończył, nie? No nie najlepiej. Delikatnie mówiąc, ale miałem tam takie zadanie, żeby właśnie sprawdzać tą miejscówkę i żeby zobaczyć, ile tutaj dropów uda się uzyskać, nie? Jakby zaczynając stąd. No i na razie nie widzę tutaj nic ciekawego. O, tutaj kogoś mamy. Bierzemy go na widelec. Czy raczej na spoiler, nie? Jak na co go nabić? Na zderzak, o. Nabijamy go na zderzak. Ktokolwiek to jest, ja się chcę ścigać. Krążę tutaj, krążę. Tak, bo ja... Dobra, może być. Nie wiem, czym klakson się włącza na padzie. O dobra, wiem, wiem, trzeba nacisnąć prawą gałkę. Mam Subaru 22B, samochód, który bardzo mi się podoba. Wyzwałem na pojedynek chyba Wiktorię. Także nie powinno być problemu, nie? Czwarty poziom będę miał, jak go pokonam. No nie jest dobrze, 35 graczy zostało do końca. W sumie nie mało, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby tutaj trochę powojować. Dobrze, ktoś jedzie za mną, widzę. Ktoś za mną tam ciśnie. Ale Wiktoria chyba już będzie połamana. No i mam Supra niestety. Po tamtym pojedynku jedynie gdzie ta Supra ma rację bytu, to jest droga szosowa. Na offroadach nie chcę nikogo tutaj spotkać. Nawet Mini Coopera, bo to będzie porażka. To będzie po prostu porażka, więc jadę na drogę. Jedyne co mnie może uratować, to tutaj właśnie napęd na tył. No, w tym wypadku nie zbyt dobrze się spisuje, chociaż są samochody, które mają napęd na tył i dosyć dobrze radzą sobie w trybie Fortnite. Przyspieszenie, kurde,
kuleje tutaj strasznie. Dobra, widzę, że ktoś jedzie z naprzeciwka. Niedobrze, niedobrze. Czekaj, co on robi? Co tu się dzieje? Jak ktoś słaby, to od razu go biorę, nawet Mini Cooper. Bo ja nie chcę Suprą jeździć, a wziąłem ją tylko dlatego, żeby właśnie mieć wyższy poziom. Gościu, wracaj tu, tutaj. Easy kill, easy kill. Oddam ci easy kill. Patrz, ucieka od Supry. Gościu, przecież tu jest wygrana w garści. Co on robi? Co on robi, ej? Zobaczył poziom chyba i się przeraził. A ja mam tutaj taki... A, dobra, dobra. Strefa się zmniejszyła. Co on robi, ej? Dawaj, gościu, pojedynek lecimy. Tu nie ma czasu. GTR-a ma. Ty, on mnie jeszcze porobi, nie? Jadę tutaj. Jadę przez kopalnię, mimo mowy. A nawet chyba na dół sobie zjadę. Na szosę. Co on zrobił? Co on tam robi? Nie wiem, dobra, zjeżdżam tutaj. Zaskakuję, to może być problem. Tu jak chyba gdzieś był jakiś twardy taki murek nie do przebycia. Trzeba powoli... O! Ale mi się fajnie udało wyskoczyć, ekstra! Jedynka! I to przyspieszenie! 300 lat od 0 do setki! Kurde! Strasznie, ale dobrze, dobrze, chcę to... chcę tą Suprę już pożegnać. Jedzie Subaru, oto Subaru, które mi teraz minęło, ja miałem poprzednio. I ono byłoby lepsze od tej Supry, nie? Ale wiesz, mi trochę chodziło teraz o poziom, żeby sobie wbić. W ogóle patrzcie, ile tu graczy jest. I cyk. I cyk. No i tutaj się Supra trochę lepiej czuje. Tutaj jest trochę fajniej. Możemy sobie prosto do celu pojechać. Pyk, pyk, pyk. No dobra, całkiem fajna przyczepność przy tej prędkości. No i mamy czwarty poziom, 200 km na godzinę, całkiem spoko prędkość dla Supry, ale na szosie, dobra. Dobra, nie najgorzej, chociaż taka trochę loteria była tutaj, nie? Dobrze, piąty poziom, mamy rebelka i tak, o kurde, ktoś mnie tutaj już ciśnie. Jak tutaj... Okej, dobra, to możemy... Nie, ja go nie wyzywam na pojedynek. Ja wiem, co on kombinuje. On jest teraz z przodu, nie? Wiesz, o co chodzi? On jest z przodu i próbował, wiesz... I teraz mogę dopiero go wyzwać na pojedynek, jak mam wyższą prędkość. O kurde, w drugą stronę! Nie wierzę, ale dziwnie! Ej, ale dziwnie! Tutaj trzeba te omijać, nie? Belki. Piąty poziom kontra piąty poziom. O kurde, ty, on mnie porobi! Już tutaj jest! Niemożliwe! Dobra, jeszcze przez belki przejazd. O nie, kurczę, dobrze pojechał. Cholera! Szybciej zawrócił, szlak! Subaru kontra tu... Ten Volkswagen, nie wiem jak to się czyta. Turek chyba się czyta. I słuchajcie, Subaru jest z wyższego poziomu, ja mam trzeci, ono ma czwarty. Czwarty, no. Jedzie zaraz za mną, ale właśnie to, że mogę sobie szybko zerknąć na mapkę, obrócić sobie, wiesz, kamerę, lewo, prawo, szybko, nie? No to mogłem zyskać dzięki temu trochę przewagi, a i tak nie wiem, czy uda mi się wygrać, bo... No właśnie, chyba źle trochę zrobiłem, że tu pojechałem. Tak, bo będziemy skakać przez tą wielką górę, ale wymuszę też to na nim, nie? Bo on pomyśli, ej, on jedzie na skrótu, ale fajnie. A tutaj taka wielka góra, pek. No i nie wiadomo, co się teraz stanie, nie? Przy lądowaniu. A poza tym jest ciemno, nic nie widać. Ou, ou! Dobra. Nie najgorsze lądowanie, mogło być gorzej, mogłem wylądować na dachu. Ale gościu mnie też tutaj podgonił trochę. Dawaj, dawaj, Volkswagen! O kurde, to jeszcze kawałek. I super! Nie wiem, czy na padzie bym to, na kierownicy bym to opanował, żeby, wiesz, szybko jedynkę wbić, sprzęgło tutaj, szybko, szybko, pyk, nie? Ciężko jest. A tutaj na padzie, kurczę, elegancko. Dobra, Golf, Subaru weźmiemy oczywiście. I od razu następny. Co on zrobi? Przecież my w tą stronę będziemy jechać. Też tak wielokrotnie robiłem, zastanawiałem się, dlaczego się przegrałem. Gdzieś miałem lepsze auto. O co chodzi? Dobra, ale wiesz... On tutaj widzę, że ładnie jedzie. Ja co prawda asfaltem próbuję.
Ostry zakręt dosyć. No, skrócił trochę. Dobrze, dobrze, że tak zrobił. Ale niedobrze, że dalej poleciał na offroad. Chociaż ma dobre auto do tego, więc sobie może pozwolić, nie? Ciśniemy, walczymy, kurde, walczymy! Haha! Dobra, przez budynek. Kto to? Kto wygra ten pojedynek? Zobacz, jaka walka, zobacz, jaka walka. Zobacz. Co dalej, co dalej? O, obróciło mnie. Dawaj, Subaru. Jesteśmy na drodze, ekstra. No, zobaczymy, co będzie dalej. Jest ciekawie. Ci, jakie tu już fury mają, jakiegoś jeepa typu ma, zobacz. Budynki z tej strony wezmę, cyk. Do mety, kurde, 800 metrów, niedobrze, niedobrze, porobi mnie gościu, porobi mnie. Ma troszeczkę szybsze auto, niewiele, ale troszeczkę, ma poziom wyżej. Ach, no, może jeszcze gdzieś tam skusi, nie wiadomo. No chyba trafił, nie? Za wolno jechał, żeby nie trafił. O, kogo my tu mamy? Jak będziemy jechać? Kurde, nie wiadomo, jak będziemy jechać. Shit, niedobrze, niedobrze. Co to, Opel Kalibra? Nie, ten sam samochód. No bo my jesteśmy w środku strefy, nie? To najgorzej. Nie wiadomo, w którą stronę. Ej, słuchajcie, te same... O, żeż ty! Te same auta. Tu pocisk taki we mnie trafił. Kurde, i co teraz? Ja pierdziel, co to tam jechało tak szybko? Dobra, zobaczymy, zobaczymy, co teraz będzie. Nie wiedziałem, jak mam do tego gościa wyminąć się. Skręcałem w prawo i on we mnie. Cholera. Czekaj, musimy szybko zerknąć na mapę, gdzie jest punkt. Tutaj, dobra. O kurde, przerąbane. Trzeba cały czas jechać tą samą drogą. Nie można skrócić. Jo, poważnie. Co on zrobił? Nie, też. Kurde! Poważnie, cofaj tym Audi, Boże! Ale nie fart, no nie? Gdyby mnie tamten nie uderzył, to by było spoko. Ja się specjalnie tam zatrzymałem, żeby jechać i tu mi się drobił taki... Ale może bym jeszcze ogarnął, gdyby nie to drzewo, nie? No, to drzewo to już była moja stuprocentowa wina. Mogłem jechać normalnie szosą i bym go porobił, bo on też się tam potem rozwalił i... No ale widzicie, nie zawsze się wygrywa, ja też tutaj nie wycinam tych takich momentów, kiedy przegrywam, tylko pokazuję wam wszystko, no bo jest tak u mnie pół na pół, 50%, raz wygrywam, raz przegrywam, no tak jest, no i tak się gra na tym trybie, ale już coraz bardziej się tutaj nauczyłem rzeczy, bo ja głównie gram, właściwie tylko gram wtedy, kiedy nagrywam odcinki dla was, nie, więc taki progres myślę, że już jakiś tam jest, już widzicie, umiem sobie szybko mapkę otworzyć, tutaj gram na padzie, to się jeszcze rozglądam, nie, taką recenzję granie na padzie trochę robię, nie no, co ja będę wam robił recenzję, tutaj też trzeba by było się trochę, wiecie, przyuczyć trochę tej gry na padzie, tutaj szybciej coś wybierać, coś robić, nie wiadomo, ja trochę dłużej grałem na kierownicy, ale tam, no na padzie jest mi lepiej, kurczę, jednak jest lepiej w tą Fordze, zwłaszcza jak jedziesz po vertepach i gdzieś tam z góry, to wiesz, nie masz takiego stresu, że zaraz ci kierownicę wyrwie z rąk, czy coś takiego, nie? Po prostu jest łatwiej pod tym względem, no i możesz się rozglądać na lewo i prawo, to też dużo daje za jakimiś tam dropami, ale generalnie jeździ się dużo, dużo prościej. Teraz jest ciekawy pojedynek. Victoria kontra Mini Cooper i zobaczcie, Mini Cooper wcale nie odstaje tak bardzo z tyłu. Ja mam wrażenie nawet, że Mini Cooper ma lepsze przyspieszenie niż Victoria. Tylko, że Victoria ma wyższą prędkość maksymalną, nie? Ale generalnie jechaliśmy na równi przed chwilą. Naprawdę. Mini Cooper jest niezły na to początkowe auto. Ktoś z was mi wysyłał screena, że został eliminatorem cały czas jeżdżąc Mini Cooperem. To jest jakiś kosmos, to przechodzi ludzkie pojęcie, słuchajcie. No dobra, ale jak Mini Cooper uderzy w belkę, to on się praktycznie do zera zatrzymuje, nie? Jak w ogóle jakiś obiekt taki mocniejszy uderzy, jakiś murek, cokolwiek, to jego dużo mocniej zwalnia. I teraz mamy Impala kontra Mitsubishi, tutaj też. Mitsubishi dużo lepsze przyspieszenie. Już nie pamiętam w sumie, jak się Impalą jeździło. To coś podobnego jak Victoria chyba, nie? Może nawet te same silniki mają, czy coś, czy przełożenie. W każdym razie to są takie samochody z wielkimi silnikami i one lubią... Nie specjalnie lubią się rozpędzać, akurat te. A, przynajmniej Victoria taka wolna jest, nie? O, czekaj, kurde, ale super to wyrobiłem. Myślałem, że się nie uda. Dobra, nic nie widzę przez chwilę. Okej, super, możemy jechać.
No i proszę bardzo, który mamy poziom? Czwarty. Gość już został z tyłu. Pięknie. No i mam dylemacik. Po skończonym pojedynku mam tak, Forda Focusa z piątego poziomu i tego Forda Rangera. I pytanie, co wybrać, nie? No, Ranger będzie lepszy na offroady, ale z drugiej strony niska prędkość maksymalna, nie większa jak 200 km na godzinę. Trochę tak smutno. Ciężko się zdecydować, dobra. Jakby teraz tu pojechać? Tam widzę jakiegoś gracza, zobaczmy. O, jest blisko! Jest blisko. Ogarnijmy temat. Jest blisko i daleko, kurde, też jakoś ładnie ciśnie. Ciśnie ten fokusik. Zobaczymy, jak będzie na wybojach. Tutaj zaraz będziemy mieli taką malutką hopkę. Zobaczymy, zobaczymy. Dawno nim nie jechałem, wiecie? Ja, całkiem spoko. O, zabiorą mi pojedynek. Chociaż nie, czekaj, czekaj. Łup! Urus, dzień dobry, gdzie idziemy? Okej, nie jest źle, nie jest źle. Dobrze, że wziąłem tego fokusa, bo Ranger byłby trochę za wolny. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy sobie asfaltem. Urus, kurde, może być ciężko, ale zobaczymy. Jakby się udało Urusa zdobyć. Kosmos, kosmos. Dobra, i teraz na wprost. Tutaj Urus zaraz wyciągnie zęby swoje, kły ogromne. On jest potężny. Jakby się go udało fokusem rozwalić, ale by było bosko. Dawaj fokus, pokaż. O nie! O nie! O nie! Ej, czemu się w drugą stronę obrócił? Dlaczego to nie miało racjonalnego wyjaśnienia z punktu widzenia fizyki? Dlaczego się... On powinien koziołkować tak! Ojej... Oj, teraz zastanawiam się, czy nie powinien wybrać tego Forda Rangera, no. No ale porwałem się trochę z motyką na słońce, no nie? No jednak Ford Focus kontra Lamborghini Urus... Nie bardzo. Ale szanse były spore, bo byłem na dobrej drodze. Gdybym tutaj ładniej sobie wylądował, pokonać Urusa, to jest ogromna satysfakcja. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Następnym razem już na kierownicy. Dzisiaj testowo odpaliłem sobie na padzie. No i muszę wam przyznać, że zdecydowanie fajniej. Znaczy tak szybciej się gra, bo tutaj sobie obejrzysz, gdzieś tutaj zobaczysz, pyk, od razu wybierasz jakiś samochód, tutaj tamto zdobyłeś, tamto... Od razu pyk tego, no i jakby tak szybciej trochę jest, no nie? No i nie namachasz się tyle co kierownicą, tylko tutaj wiesz, same paliczki, cip, 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 cip i już, i porobione. Tutaj jednak trzeba się trochę namachać i namęczyć. Czasami jak kończę nagrywać odcinek z trybu Fortnite, grając do kierownicy, to jestem taki zmachany, powiem wam. Biceps rośnie, kurde. Nie no, ale idzie się namachać, naprawdę. Idzie się namachać na tej kierownicy w Fordzie Horizon, zwłaszcza jak się jeździ dużo po wertepach właśnie, nie? Bo trzeba dużo, wiesz, kontrować. Zresztą niejednokrotnie widzieliście, jakie tam kombinacje alpejskie robię tą kierownicą, prawda? No właśnie. Także co, zapraszam was na kolejny odcineczek. Trzymajcie się ciepło. Hejas!